Cześć Siwy, mój ty kryptowalutowy bracie. Najlepszego na święta i żebyś dostał jakiegoś bezpiecznego ledżerka pod choinkę. Dzięki, Juras. Tobie też życzę spokoju trochę od tych wykresów i miłej atmosfery przy wigilijnym stole. Ja to wiesz, nie przepadam za tymi spotkaniami, bo i tak nikt mnie nie rozumie, jak zaczynam nawijać naszym kryptoslangiem. Ta dokładnie, no patrzą na mnie ciągle jakoś dziwnie i jakieś głupie uśmieszki. Ale co trudno, jak ktoś woli na etacie robić do końca życia. To jego sprawa. A drugie to te spotkania Polaków przy wigilijnym stole, to wiadomo jak będzie. Jeden się znajdzie jakiś obrońca ostatniego bastionu wolności słowa, a drugi będzie z opcji niemieckiej Alles für Deutschland i zadyma gotowa. Widziałeś pewnie, że na TVP Info teraz niedźwiedzice polarne pokazują zamiast tych wybitnie obiektywnych dziennikarzy. Niezłe jaja po tych wyborach. Dobra, jebać to. Zbieramy moc i wracamy do analiz przed nowym rokiem, żeby mieć już gotowe portfolio na Bessę. Co tam słychać u naszego małego inwestora? Już się w końcu dorobiłeś? Czy nadal jesteś ciągle dawca kapitału? Nie, to ja to już jestem teraz na zupełnie innym levelu, od kiedy posmakowałem uroku koszmaru w pettingu u Mareczka. No ale wiesz, jakiś staking się wrzuci. Pasywki ciągle pracują i long term będzie wynik, chyba że jakiś skamer mnie obrobi, to wtedy nie. Co? Jurek może mówić po naszemu? Nic z tego nie kumam. Wiesz, lepiej byś jakieś bezpieczne obligacje państwowe sobie kupił. Zabezpieczone o inflację. To jak podatek belki potem zapłacisz, to choć jesteś tylko trochę na minusie. Oj, zmień się po. Widzę, że ciągle ta sama koszulka i buty. Ale wiadomo, że przed komputerem to nie jest ważne, bo i tak masz tam pewnie jakiś anonimowy obrazek. Ale wuja, co ty gadasz? Żebyś ty wiedział, jakie mam wypasione buty Stepens NFT i co one potrafią, to inaczej byś na to spojrzał. Witaj, ale miło zobaczyć mojego ukochanego siostrzeńca. Jak tam u ciebie? Dalej inwestujesz w te wirtualne monety? Dzień dobry, wuja. Mi również miło. No jest okej. Raz lepiej, raz gorzej, ale teraz halving się zbliża i rynek poleci tu D-Moon ASAP-em. Mam trochę altów już załadowane. Parę moonbagów shitcoinów też sobie zostawiłem i czekam na hossę. O Jezu, dziecko, o czym ty do mnie mówisz? Za moich czasów to się inaczej inwestowało. Tradycyjnie. Akcje, mieszkania. No może złoto, jak ktoś lubi. Zejdź na ziemię. Te kryptowaluty to podobno jedno wielkie oszustwo. To nieprawda, tak samo jak to, że ziemia jest płaska. Nie chce mi się o tym więcej rozmawiać, bo to jest zupełnie inny świat i mało kto go rozumie. A co dopiero, żeby zrozumieć i zacząć zarabiać? Jeszcze o 19.30 będą o tym mówić, to każdy wtedy będzie chciał sobie bitcoina kupić. Uhuhu, to się wigilia udała. Tym razem poszło o przekaz z telewizora. Stryjek jak zaczął śpiewać. Jarosław Polskę zbaw, to kuzyn. Na to, że propaganda rodem z hitlerowskich Niemiec, a Kurski to uczeń Goebbelsa. Wtedy ciotka go choinką w pysk poczęstowała. Zamiast karpiem z tekstem, że jest ruskim agentem. Na sam koniec kuzyn wywalił stolik i się zaczęło. A ja co? Dostałem tego safety as hell ledgera i sobie moje krypto tam zabezpieczyłem. Dzisiaj patrzę i chyba jakiś update muszę zrobić, bo nic nie pokazuje, ale to pewnie zaraz naprawią.